Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4 Challenge, jestem kochankiem. Dzisiaj zaczynamy tak nietypowo trochę, ponieważ bierzemy kąpiel, jesteśmy rozgniewani, głównie dlatego, że mamy w mieszkaniu myszy. Właśnie, mamy w mieszkaniu myszy i zaciekawiła mnie jedna opcja, ponieważ... A, tu jest dziura w ścianie, to tak na to działa. I jest taka opcja, która zwie się unicestwienie i jestem bardzo ciekaw, jak ona wygląda. I nie wiem, czy się poskarżyć administratorowi budynku, czy jednak unicestwić, ale jestem ciekaw, co znaczy ta druga opcja. Weźmiemy sobie prysznic i tak, dziękuję wam serdecznie za wszystkie rady, które dostałem w komentarzach, czyli na przykład to, że ten kubełek z lodem i z szampanem włącza właśnie tą aurę filciarską i wtedy możemy pisać książki romantyczne, co ułatwi mi sporo wypełnienie naszego celu. I ogólnie jeszcze widziałem, że my jako w tym wyzwaniu musimy podjąć karierę pisarza, nie musimy tylko pisać książek. Okej, dobra, w takim razie weźmy sobie, znajdź pracę, jak tylko unicestwimy tę mysz. Dobra, jestem ciekaw, co on zrobi, naprawdę jestem ciekaw. Ktoś do nas przyszedł? Nie. To nasza urocza sąsiadka sobie idzie. Wyrzuca śmieci. Unicestw. Aha, okej. Okay. Dobra, Aha. Co to takiego? No mysz. Czemu śmierdzimy? Przecież dopiero wyszedł spod prysznica. Dobra, zajmiemy się tą pracą. Zobaczymy, co to jest. Detektyw, doktor, naukowiec, artysta sceniczny, astronauta, aktor, biznesmen, guru techniki, krytyk, kuchmistrz, malarz, media społecznościowe, to coś dla mnie, polityk, przestępca, sportowiec, tajny agent. Jest, autor, dobra, przepraszam, autor. Zostańmy autorem. Okidoki. Weźmy sobie jeszcze ten prysznic. Jak my będziemy pracować? Asystent pisarza, dostępne dni wolne... 3 dni. Dzisiaj mamy wolne. Idziemy do pracy jutro na godzinę 11. Dobra, okej. Okay. Codzienne zadanie, czytanie książek. Dobra, okej. Okay. Trzeba będzie czytać książki w takim razie. Tylko jakby to zrobić? Jak się zastanawiam teraz. Musimy sobie kupić regał, to przede wszystkim. Bo chyba regał, nie mamy regału. Dobra, regał na książki. Meblowanie. I to są to, co jest przechowywanie. I tu będzie w regałach. Dobra, zamknąłem sobie. Zdolny je. Weźmy sobie coś takiego, że pasowało w miarę do naszego wystroju. Takiego niezbyt bogatego, że tak powiem. Przesuńmy sobie tą szafeczkę tutaj. Można o, w ten sposób. O. A ten regał damy sobie tu. O. Myślę, że tak będzie. Albo może damy sobie inaczej. Komoda się nam tu zmieści? Nie zmieści się. A koło komody tak tu. Nie zasłoni nam okna? Trochę zasłania. Nie, to chyba jednak zrobimy w ten sposób, tak jak chciałem. O tak. Będziemy mieli regał z książkami przy łóżku i tak będzie w miarę okej. Okay. Dobra. Okidoki. Wracamy do trybu życia w takim razie. Pokażmy sobie potrzeby. Potrzeby mamy, dobra, w miarę ogarnięte. Weźmy jeszcze, skorzystamy sobie. Zjemy może, co by ugotować? Zatrudnij obsługę? A nas nie stać jeszcze, jesteśmy troszkę za biedni. Gotuj. Pan de Muerto. A może. Jest w sumie, która jest godzina? 9. Jeśli za zbykonem będzie ok. Dla jednej osoby, dobra. Czy coś jeszcze? Możemy sobie do tego obejrzeć. Oglądaj kanał. Kanał kulinarny. Myślę, że będzie ok. Dobra. Co my tu mamy jeszcze do ogarnięcia, że tak spojrzę? Tu są kluby, tu są. Aha, ile my tu mamy? 22. Dobra, ok. Mamy książki jeszcze. Aha.
Mamy robaki, no fuj. Poskarżymy się. Obrzydlistwo to jest. Będziemy w takich warunkach gotować, to jest jakaś masakra. Dobra, i poczytamy sobie właśnie książki, trzeba będzie. Tak się oddalmy. Czytaj. Miłości kanapki. Myślę, że to będzie dobre i tak będzie pasować do tego, co właśnie robimy i do naszego celu. Dobra, okej. Okay. Co tam jeszcze oglądać? A, okej. Okay. Już pani gotuje. Może to jest Ewa Wachowicz albo... To jest taka, myślę, że to jest taka osiwiała Magda Gessler już. To są kuchenne rewolucje za ileś tam lat, tak mi się wydaje, wiecie? W ogóle, co jest najlepsze, że my z tej szyszy nie korzystamy tutaj, a ona cały czas bulgocze. Ale jak tam związki... Dzwoni Diana. No plany się trochę zmieniły. Idziemy. Cóż, widzimy się na miejscu. Jesteśmy na niezapowiedzianej randce z naszą kochaną Dianą. Zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie z tego spotkania. Może coś więcej niż tylko pocałunek? Zobaczymy. Okej, czy my mamy jakieś cele? Okej. Nie mamy celów, chociaż szkoda, bo te cele mi się podobały bardzo. Dobra, chodźmy do środka. Romantyczne. Pocałujemy na tak na wstęp. Diana jest pobudzona, dobrze wiedzieć. Też Tula mi bardzo zwróciła uwagę na to, abym uważał, jakie emocje mają Simowie, głównie dlatego, że niektóre mogą doprowadzić Simów aż do śmierci. Tak, więc muszę na to zwracać większą uwagę. No i to mi się podoba. Ta randka jest coraz lepsza. Dobra, daj klucz do mieszkania. Myślę, że jeszcze nie, to... Kusi. Kusi, bardzo kusi. Może za chwilę? Pogłaszczę po policzku. Myślę, że wypadałoby na randce coś wypić. Chociażby nawet kawę, ale to jest chyba bar. Zaprosiła nas do baru, więc... Ćwicz przygotowywanie dźwięków. Nie można tu nic zamówić. Możemy zagrać... Graj z Dianą. Może to nie jest jakoś tam zbytnio romantyczne, aczkolwiek takie rzeczy bardzo umacniają więzi. Zobaczmy, jak to wygląda. To wygląda jak ludziki Lego trochę. Jestem ciekaw, kto wygra. Oho. Oho, oho. Jesteśmy szczęśliwi, to jest okej. Okay. Ale bardziej wolałbym być bardziej chwilczaskim, takim romantycznym nastroju. To się skończy zaraz. Nam czas leci. Więc myślę... Dobra, skończmy. Zaraz zabawa im trochę podrosła. Nie wiem, może... O, jest! Zamów drinka. Dla grupy. I weźmy może... Plażowa Mary. Plazmowa Mary. Dobrze. Myślę, że fioletowy i... Tak, tak, weźmy sobie ten drink. Myślę, że Tuli by się spodobał, więc weźmy plazmową Mary. Dobrze. Czekaj na drinka. Porozmawiam z Simką, dobra. Widzieliście to? Mieszaj. Dobra, okej. Mamy drinka. Dostaliśmy też? Wypij. Halo. Zabrała nam. Miała przecież swojego. Dobrze, w takim razie uznajmy, że chcemy ją zrobić troszkę łatwiejszą. Pomimo, że to ona nas zaprosiła na randkę, aczkolwiek może to nam jeszcze tylko pomóc. Dobra, a czy możemy pić z jednego drinka? A sprzątnij wymiot. Dobra. Zróbmy działania. Nie. Romantycznie. Ile nam zostało randki tak w ogóle? Godzina i 16. Dobra, myślę, że zrobimy flirtuj. Więcej opcji.
poślij pocałunek i to będzie taka mała zachęta do Barbara. No pięknie to było. Ale gdzie z drinkiem? Schowaj tego drinka. No. Idą? Jeszcze drina ogólnie wcześniej. Ale moment, wait a minute. Mieliś do szafy. Do szafy w tej chwili. Nie rozmawiaj, do szafy. Do szafy w tej chwili. No dobra. Idziemy. Nie do... Nie no, po prostu te Simsy są po prostu cudowne. Nice! No i to się nazywa odcinek. Jak huczy. Myślę, że te rzeczy, które tam wiszą, nie będą zbytnio w dobrym stanie, że tak powiem. Drinki są tańsze. W sumie coś tak wypić po udanym stosunku, czemu by nie? Ile oni tam siedzą? Rozwalili szafę. Jakaś babka przychodziła tak. Znaczy co? Przepraszam? Czemu nie są do mnie nigdy? Ojeju. Uciepiają nam stosunki. Trochę zielone. Ale czy... Ja nie widziałem tam celów. Mieliśmy tam cele? Powiedzcie mi proszę w komentarzach, bo ja ich nie widziałem. Kurczę. Ale lipa. Dobra, no nie pozostaje nam nic innego jak wrócić do domu. Trzeba się trochę czasami rozluźnić. No. Dobra. Nie, tego nie. Idź do domu. Dobra, do domu w tej chwili. Joggingiem. Dobra, widzimy się w domu. Jesteśmy już w mieszkaniu, myślę, że po udanej, a z drugiej strony nieudanej randce, ponieważ naszej wybrance serca się nie podobała. Trzeba by trochę się rozluźnić i może poczytamy właśnie sobie książki, które zaplanowaliśmy wcześniej. Jestem ciekaw, czy... Momencik, my jesteśmy trochę zmęczeni, więc przed pójściem spać poczytamy sobie trochę. Co my tu mamy? Miłość i kanapki, to mieliśmy czytać. Dobra, poczytamy sobie. Jutro mamy pracę, tak? Tak, dobra. Znowu są te robaki. Trzeba by się poskarżyć. Jeszcze przed pójściem spać zahaczymy administratora. Proszę bardzo. Jesteśmy. Przyszło do naszej. To jest nasza skrzynka? Czy to jest skrzynka ogólna? To jest skrzynka ogólna w bloku. A, to jest nasza skrzynka. Nie mamy nic. A, jeszcze nie mamy terminu zapłaty czynszu i do nas nie przyszła żadna poczta. To może nawet lepiej. Nie, na razie sobie ją zostawimy, niech ona trochę ochłonie. Zadzwonimy do niej, albo przy... może... Czy my możemy odwiedzić naszą sąsiadkę? Zaraz zobaczymy, jak ona pójdzie. W sumie taki trochę ciekawy obrazek. Przepraszam, co? Już sprawdzałaś przed chwilą pocztę. Aha, można. Cofnie się? Trzeci raz? Nie, poszła sobie. Dobra, okej, także w następnym odcinku sobie odwiedzimy naszą sąsiadkę. Czytaj książkę. Aha, zmęczony jest, dobra. Aha, ale czyta dalej. Jaki jest w ogóle opis tej książki? Drobny Tino i Gina są w sobie zakochani, ale Gina ugina się pod presją i wychodzi za innego. Przybity drobny Tino znajduje pocieszenie romansując z kanapkami wszelkich rozmiarów, kształtów i smaków. Wiele lat później Gina zostaje wdową. Czy zdoła znowu pochać Tino? Szczególnie, że on nie jest już taki drobny. Okej, dobra. No powiem wam, że dosyć oryginalna historia, nie powiem.
Czy mamy ją przeczytać do końca? Chyba tak. Dobra, to niech on czyta. Myślę, że jak on pójdzie, że później pójdziemy sobie spać. Rano weźmiemy sobie prysznic. Nie zimne, nie, zimne nie musi być. Skorzystamy i coś trzeba będzie ugotować pewnie. Bo tak naprawdę nic dzisiaj nie jedliśmy, a jesteśmy na jedzeniu, to jest dziwne. Nie lubię tego w Simsach 4, naprawdę tego nie lubię. Zrobimy sobie... Pande Muerto? Cokolwiek to jest? Jestem ciekaw, co to jest. Okej, okay, porcja dla jednej osoby. Dobra, mamy zakolejkowane. Co my tu mamy w ogóle za życzenia do spełnienia? Romantyczny program telewizyjny. Grać w nieobuć lamy. Kup sztalugę. Sztaluga nam jest niepotrzebna, ja rozumiem, że on jest artystą, aczkolwiek, no, no nie. Super! Czy możemy jakoś odpisać? Fajnie. Fajna opcja, że jest w tym telefonie coś takiego jak SMS-y i że przychodzą właśnie od nam od znajomych. To jest fajne, to mi się podoba. Ona do nas dzwoni. A nie, to jest... A. Rzucę na to okiem. Dobra, to administrator. Okej. Okay. No zobaczymy, może przyjdzie. Idzie! Ale moment. Aha, okej. Okay. Wszystko w porządku, proszę. Dobrze, okej. Okay. Jeśli to naprawił, okej. Okay. Śmieci poszło wyrzucić. Co ona robi? Dzwoni do nas? Nie czaję, co ona robi. Wygląda, jakby do nas dzwoniła, ale my nie odbieramy, bo śpimy. Chyba. Dobra, przyspieszmy to sobie, jak on śpi. O, jak to szybko leci. Dobra, my kolejkę mamy załatwioną. Czy my dzisiaj idziemy już do pracy? A, jeszcze się nie zmienił ten. Dobra, okej. W ogóle my musimy poprosić Dianę o to, żeby była naszą dziewczyną. Dobra, okej. Skończmy spanie. Dobra, okej. No, czekają nas teraz właśnie. Jak to co rano? Czynności fizjologiczne. Hop, czap, czap, szybko. Aha, czy on to może zrobić pod prysznicem? Tak jestem ciekaw tylko. Nie wiem, w każdym razie dobra. Pójdziemy sobie zaraz... Nie mamy śmieci. Pójdziemy sobie zaraz do naszej sąsiadki, jak tylko zjemy. Halo. Kąp się szybciej. Nic nie jest swój. Dobra, okej. Okay. A czy... Przepraszam, ale tu miałeś iść jeszcze. Nie, nie gotuj, nie gotuj. Bardzo nieswój, no wiem. Jak on idzie. Że to jest masakra. Aha, dwójeczka. Okej. Okay. Jest piąta, więc musimy poczekać do siódmej. Chyba, że ta aura cały czas działa, działa. Obejrzymy sobie tą pracę, może... Momencik, my mamy pracę? Mamy. Coś nam się osiągnie... Mamy drugi poziom gotowania, super! Nie, tego nie chcemy, lokalu nie chcemy. Chcę potrzeby, dobra. A są kajzerki chyba, coś w stylu kajzerek? Tak mi się wydaje. Maybe. Zainspirowany. Ale czym? No, nie wiem czym. Dobra, anyway, ja bym wolał być flirciarskim. Aha, może tym, że obejrzeliśmy to. Dobra, anyway, póki jeszcze nie idziemy do pracy, napisz... Nie, nie możemy pisać jeszcze romantycznych. Dobra, myślę, że przeczytamy sobie jeszcze jedną książkę. Nie ponownie. Schowaj do... Nie, nie, odłóż. Nie, 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 nie. Zróbmy to w ten sposób. O, dobra. Czytaj. Coś... Kryzysowa stodoła, odbitujący pudding. Jak ją złowić?
Może to jest dla wędkarzy, aczkolwiek może to się sprawdzić też w miłości. Zobaczymy. Dobra, poczytajmy sobie trochę. Znowu jesteśmy głodni, a tych bułeczek nie było więcej? Nie ma już? Czy one są może... Otwórz. Co my tu mamy? Weźmy sobie jeszcze porcję tego. O której on... Ile ona śmieci w ogóle zużywa, że tak powiem? Produkuje. No, come on. Bez przesady. Znowu gdzieś dzwoni, co ona robi w ogóle? Oho. Zabrakło jej zimnej, ciepłej wody. Jak nic. Mhm. Nie blokuj drzwi, chodź. Chodź tu, chodź tu, chodź, chodź, chodź. Dobra. Pozwól na wzięcie prysznica. Oczywiście. Zapraszam serdecznie. No. Zamykaj drzwi. Ale co dalej, to już w następnym odcinku tutaj sobie skończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu. Właśnie, dajcie mi znać proszę, czy tą randkę ja zmaściłem, czy to po prostu jakiś ślepy los. Nie wiem. Proszę was bardzo. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Dziękuję wam jeszcze raz za 2000, okrągłe 2000 subskrypcji. Jesteście po prostu cudowni, uwielbiam was. Także co, trzymajcie się i do zobaczenia jutro. I o 15 dzisiaj jest Dragon Survival, także was zapraszam z Tomusiem i z Gugą. Także trzymajcie się i pa pa, cześć!